Drogie kandydatki na księżniczki, drogie kandydatki na boginie, drogie kandydatki na wyśnione drugie połówki mężczyzn. Chcę was poinformować, już facetów kiedyś o tym informowałem, chcę tym razem poinformować was, że największy lęk, jaki odczuwa facet, stojąc przed ołtarzem lub przed urzędnikiem stanu cywilnego, to nie jest ten lęk, że on straci wolność, że on straci swoje cudowne przyjaźnie, cudowne zabawy. Największy lęk, jaki występuje u faceta, to jest ten, czy to jest na pewno ta. Czy przypadkiem, owszem, on kocha, on bardzo kocha, ale czy przypadkiem, jak się teraz nie zwiąże, to nie pojawi się inna, która będzie o troszeczkę lepsza od tej i on zacznie żałować. I to jest ten problem największy dla mężczyzny, dla faceta stojącego przed ołtarzem. Mężczyzna to już wie, że dokonał właściwego wyboru. Facet się bardzo często zastanawia. I drogie panie, waszą rolą jest przekonać tych facetów, że jesteś jedną, jedyną i drugiej takiej na tej planecie nie ma. Że drugiej takiej wspaniałej on nigdy w życiu nie znajdzie. To jest twoja rola. Natomiast jeżeli zauważysz, że ci się nie udało, to bardzo możliwe, że ten facet dla ciebie nie jest właściwy. Że to nie on ma wątpliwości, tylko ty masz wątpliwości, czy rzeczywiście z tym facetem jest sens wchodzić w związek. Bo to może być ze złym zakończeniem.